Pan Jan Rokita mówi, że warto angażować się w życie publiczne i w życie polityczne? Generalnie trzeba, ale istnieje pewne ryzyko, że w bardzo złych momentach, a w moim przypadku moment w tej chwili jest dla polskiej polityki bardzo zły, często jest tak, że takie zaangażowanie niesie perspektywę moralnej autodestrukcji. To jest bardzo ryzykowne, więc powiedziałbym, że trzeba, ale nie zawsze, nie za każdą cenę, nie w każdych okolicznościach. To nie jest tak, że należy powiedzieć wszystkim młodym ludziom, słuchajcie, hola do polityki i to jest wasze najlepsze rozwiązanie życiowe. Nie, bardziej ostrożnie. Trzeba patrzeć, gdzie się wchodzi, po co się wchodzi, co się tam robi, nie z zamkniętymi oczami, nie do pustego basenu.